Siemanko. Cześć, witam Was w kolejnym vlogu ze mną. Dzisiaj sobie właśnie zrobimy taki cały dzień. Opowiem Wam, co się dzieje u mnie w życiu, jakie zmiany, jakie nowości. Ale najpierw zaczniemy sobie od śniadania i takiej mojej porannej rutyny, jeśli tylko uda nam się to ogarnąć przed pobudką Bobasa. Ja dzisiaj na śniadanie sobie zrobiłam takie kanapeczki z bułką pełnoziarnistą, z serkiem ricotta i bananem, do tego cynamon i trochę miodu. I to jest moje śniadanie. Mamy tutaj węglowodany z tej bułki, banana, białka i tłuszcze z serka. No i to tyle. Do tego szklanka wody. A po odrzucić pepę? Jak widziałyście wcześniej, byłam biegać. Dzisiaj udało mi się pójść pobiegać od rana, więc jestem mega zadowolona. Potem sobie zjadłam na szybko śniadanie i tak naprawdę potem już poszłam do Bobasa, bo się obudził na swoje śniadanie na mleko po prostu. I tak sobie leżeliśmy, Leoś sobie trochę ćwiczył na macie. Teraz sobie siedzi w bujaczku obok mnie. No, w sumie spoko. Tak się ułożyła jakby o, w tą stronę. Okej. Nie no, myślę, że jest różnica, bo można sobie je tak zawinąć jakby do głowy i wtedy wyglądają jakby szły w jednym kierunku, więc spoko. Ale ogólnie... Koniec postowania. Ogólnie nie jestem zbyt zadowolona z tego, że sobie obcięłam te włosy, bo obcięłam je tak cieniująco, w sensie były bardzo mocno pocieniowane, także tutaj są bardzo krótkie na górze, więc czekam, aż mi odrosną i chciałabym, żeby miały właśnie taką długość lub może delikatnie dłuższe, jakby żeby nadal były krótkie, ale żeby nie były tak pocieniowane, tylko żeby jakby można było sobie zrobić jakieś warkoczyki, czy jakieś koczki, czy coś takiego, bo aktualnie jak chcę sobie związać włosy, no tutaj z tyłu i tak jest cały czas bardzo duża część włosów, więc albo robię sobie dwie kitki i wyglądam jak debil, albo robię sobie jedną kitkę i też wyglądam jak debil, więc na razie taka jest sytuacja. Ok, zrobiłam sobie te włosy i taki lekki makijaż i w sumie wygląda spoko to. Nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić, że te włosy są po prostu takie krótkie, ale myślę, że jak są tak zawinięte, też wyglądają nieźle. Udało nam się wyjść wreszcie na spacer, bo tak się zbierałam zawsze z Leo. Mam tak, że jak go karmię, to
to on potem zasypia przy piersi i tak sobie śpi i żal mi go budzić, ale w sumie potem wiem, że na spacerze też będzie spał i nie chcę, żeby za dużo spał, ale też nie chcę go wybudzać. Ale w końcu dobra, nieważne, udało się nam wyjść na spacer. Wczoraj, czy przedwczoraj była zmiana czasu, więc jeszcze tak trochę nie ogarniam. Jest całkiem wcześnie, ale mam wrażenie, że już jest późno, bo jest 12:30. Zahaczyliśmy jeszcze o sklep, bo ostatnio miałam problem ze znalezieniem suchej soczewicy i ricotty. Nic z tego nie było. To znaczy, pewnie gdzieś było, ale nie byłam w jednym z tych sklepów. No i wreszcie udało mi się kupić, więc dzisiaj będę mogła zrobić obiad i wam też później pokażę taki meal prepowy pomysł na posiłek, bo chciałabym dzisiaj ugotować 2 obiady na 4 dni, więc to na pewno wam pokażę. A korzystając właśnie z tej okazji, że jesteśmy sobie na spacerku, chciałam z wami porozmawiać też na temat mojej utraty wagi, mojej redukcji, mojej zmiany masy ciała po ciąży, bo ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego, co się wydarzyło, w jaki sposób taki naturalny i jak fajnie to przyszło, ale to też ze sprawą tego, w jaki sposób ja prowadzę ten swój zdrowy styl życia, więc mam nadzieję, że może będzie to dla was taka inspiracja, jak zredukować, ale tak zdrowo z głową po ciąży. Ja w szpitalu, kiedy byłam 2 dni po porodzie przez cesarskie cięcie, miałam wagę 77 kg i to była waga taka sama, jak miałam przy przyjęciu, kiedy jeszcze byłam w ciąży, więc był u mnie obrzęk na pewno w ciele, związany z retencją wody przez te wszystkie kroplówki, ale też przez to zakażenie, które się wdało w mój organizm. No i jakby okej, spoko, to była taka moja waga początkowa. Jak wróciłam do domu po około 2 tygodniach od porodu, miałam wagę 72 kg, czyli to jakby nadal było więcej niż przed ciążą, ale to już była mniejsza waga niż ta, która była w szpitalu zanotowana. Więc jakby tą wagę 72 kg uznaję za taką wagę startową moją, gdzieś tam, z której zaczynałam. No i u mnie jakby nie było takiej redukcji, że nie wiem, liczyłam kalorie czy coś w tym stylu, po prostu jadłam intuicyjnie, starałam się nie obiadać. Ustaliłam sobie, że jem 4 główne posiłki dziennie plus jakaś jedna przekąska. U mnie to zazwyczaj jest tak, że jest śniadanie, coś takiego a la drugie śniadanie, obiad i kolacja. I czasami jest pomiędzy obiadem a kolacją taka dodatkowa przekąska w postaci jakiegoś owocu lub orzechów, jakiegoś ciasta. Zależy co po prostu jest i na co mam ochotę, jeśli w ogóle mam na coś ochotę. Ale poza tym staram się pić dużo wody. Starałam się właśnie nie obiadać, tak jak na przykład po pierwszym porodzie z Arielem miałam tak, że bardzo często jadłam jakieś pączki czy coś takiego, jakby nie dbałam za bardzo o to. Więc wtedy ta masa ciała była taka mniej więcej stała. I jeśli chciałabym schudnąć, no to musiałam to robić intencjonalnie. No a tutaj po prostu jakby stawiam na to, żeby się odżywiać zdrowo, żeby mieć energię na to, żeby ćwiczyć, żeby się zajmować dziećmi. I też, żeby moja figura jakby była fajna, żebym nie musiała się starać odchudzać, tylko po prostu, żeby to było następstwem tego, co jem, jak jem, czyli po prostu staram się jeść zdrowo, pić dużo wody, jem też taką mniej zdrową żywność, ale właśnie tak zgodnie z zasadą 80-20, czyli jakby staram się, żeby większość moich posiłków była taka zdrowa. No i jak ostatnio sobie 3,5 miesiąca po porodzie sprawdzałam swoją masę ciała, miałam 66 kg. Więc jakby spadło mi 6 kg od tej wagi startowej, początkowej, co jest dla mnie całkiem fajnym, satysfakcjonującym wynikiem. Aktualnie to 66 kg. Chciałabym, myślę, że jeszcze trochę zredukować, więc będę starać się właśnie jakby kontynuować te moje zasady diety bez diety, których też często wspominałam w moim kursie, albo a propos mojego kursu, mojego materiału o moim kursie. Ale myślę, że też tutaj na YouTubie będę wam wrzucać kilka takich tipów, wskazówek. Więcej też na pewno znajdziecie w filmie Jak schudnąć po ciąży, który już był wcześniej opublikowany, całkiem dawno temu. A może nie aż tak dawno. Niedawno. Ale właśnie taka zmiana zaszła i jakby na razie jestem zadowolona, bo poza tym takim efektem kilogramowym, który bardzo często też o tym mówię, że to nie jest najważniejsza wartość, te kilogramy na wadze, no to widzę taką zmianę po prostu w sposobie ubrań, w sensie w ubraniach, czyli w pomiarach. Ja sobie nie mierzyłam centymetrów, ale widzę, że na przykład spodnie, które były takie, no takie w sam raz na mnie, w sam raz ukośnik, jakbym trochę przytyła, to bym już się w niej nie mieściła, to sobie w nie na spokojnie wchodzę, więc jestem ogólnie z tego bardzo zadowolona, bo właśnie moja garderoba się powiększa, w sensie mam większe zasoby mojej garderoby, więc jestem z tego bardzo zadowolona. I co jeszcze z takich rzeczy, które ja w ogóle prowadzę, no to jakby prowadzę taki aktywny tryb życia, bo każdego dnia mam takie założenie, że każdego dnia staram się wyjść na spacer.
jakby niezależnie od moich treningów. Czasami jest to spacer dłuższy, tak jak na przykład dzisiaj mam moje założenie, że to ma być 40-minutowy spacer. A czasami jest to taki spacer, żeby być przynajmniej 20 minut na dworze. I te spacery są codziennie. Najciężej jest mi to wdrożyć w weekendy. Jest taki jeden dzień, albo sobota, albo niedziela, kiedy mamy rodzinny spacer, więc wtedy jakby na pewno jesteśmy na spacerze, ale ten drugi dzień weekendowy to nie zawsze mi to wychodzi, więc muszę po prostu się zmusić, żeby wyjść na ten spacer. No i poza tym jestem też ogólnie aktywna fizycznie, bo staram się ćwiczyć. Jakby mi tego bardzo brakowało w ciąży i potem w połogu tych ćwiczeń, więc ja teraz z wielką chęcią ćwiczę. Ćwiczę treningi siłowe z masą ciała własną i z jakimiś takimi ciężarkami w domu. Oraz biegam, co widziałyście właśnie dzisiaj rano i właśnie mam 3 razy w tygodniu bieganie i 2 do 3 razy w tygodniu taki trening siłowy lub jakąś jogę. W zależności na co mam ochotę, co mi mówi moje ciało, bo ja staram się właśnie to wszystko robić bardzo, bardzo intuicyjnie, tak żeby sobie nie przeciążać tego ciała, bo ja już przeszłam jakby dużo różnych diet, dużo dałam w kość swojemu organizmowi, więc jakby chcę być dla siebie miła w tym wszystkim. Więc to jest taki update, ile schudłam w ciąży, po ciąży. A w ogóle to spacery są dla mnie super sposobem na to, żeby właśnie teraz aktualnie mieć taki czas dla siebie, żeby sobie pomyśleć albo coś czasami nagrać lub czegoś posłuchać lub z kimś pogadać przez telefon, bo dosłownie w domu Leoś jak śpi, to śpi tylko przy mojej piersi albo jak jest na rękach, czasami śpi w łóżeczku. Fajnie, że w nocy śpi w swoim łóżeczku, to jest spoko, ale w dzień jakby to jest czasami 15 minut drzemki takiej samotnej. Jak śpi dłużej, to właśnie śpi przy mnie, tylko że wtedy ja muszę leżeć albo w wózku, więc jakby teraz spacerujemy i mam nadzieję, że będziemy się też chciały spacerować, jak będzie już zimniej, bo już mieliśmy trochę takich bardziej deszczowych dni, no i wtedy te spacery były krótsze. Ale będę musiała się wziąć i po prostu chodzić, chociaż nie lubię takiej właśnie deszczowej, polskiej, pluchowatej pogody. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Okej, jesteśmy w domu, wróciliśmy ze spaceru, Leoś jest nakarmiony, więc czas na przygotowywanie obiadu. Nie wiem, czy uda mi się zrobić te dwie zupy, mam nadzieję, że tak. Więc zacznijmy sobie od obiadu na dzisiaj. Teraz jest 16, idziemy właśnie po Ariela do przedszkola. Arek dzisiaj odebrał taką płytę i będzie składał szafkę do naszego biura, bo mamy tam mega syf i chaos, więc to będzie taki poważny punkt naszego życia, że wreszcie tam posprzątamy. Ja zawinęłam dziecko w burrito i będziemy wychodzić się jeszcze przewietrzyć. No jak wrócimy, oni będą piec ciasteczka z tego, co mi wiadomo, więc ciekawie, ciekawie. Właściwie jest bardzo dobre dla zdrowia, żeby się przejść na taki spacer. Według badań naukowych nawet lepsze są takie krótkie 15-20-minutowe spacery kilka razy dziennie niż jeden dłuższy, bo przykładowo poposiłkowo one obniżają glikemię, czyli poziom cukru, czyli wpływają korzystnie później na to, co się dzieje w naszym organizmie. Więc to jest taki tip, kolejna motywacja dla Ciebie, żeby właśnie wyjść nawet na taki krótki spacer w ciągu dnia, bo to jest dobre dla Twojego zdrowia. I dla odchudzenia również. W ogóle pewnie jak ten film będzie wychodził, to już i będzie jeszcze ciemniej, ale jest 16:15. No a właśnie robi się już tak ciemno,
ponuro. To nie jest to samo, co było kiedyś. Mamy to. Godzina 20. Dzieci poszły spać. Dzisiaj, jak odebrałam Ariela z przedszkola, to w sumie Ariel był w takim jakimś złym humorze. Był niezadowolony, bo jakaś pani w przedszkolu mówiła mu, żeby nie zabierał dzieciom zabawek, więc był mega niezadowolony, był nie w sosie. Był też niezadowolony, bo to mama go odebrała z przedszkola, a nie tata. Więc jakby droga powrotna była taka, że się nie chciał za bardzo odzywać. Wróciliśmy do domu i wszystko było na nie, nawet pomimo tego, że jakby bawiliśmy się wszyscy razem z Arkiem. No, wszystko było na nie, Leoś płakał, bo ma problemy z przepukliną i z brzuszkiem, więc generalnie to od około 17 do no tam 19 z hakiem siedzieliśmy w takim chaosie i w ogóle płaczu, ale hopefully niedługo ten czas minie i będzie już dobrze. Więc dzieci już śpią, oboje sobie już śpią, więc fajnie, teraz nic tylko czekać, aż Leo się obudzi. Ja z jednej strony najchętniej bym się po prostu położyła i poleżała. Położyła i pooglądała sobie serial. Ostatnio zaczęłam sobie oglądać ten taki mini serial o Beckhamach, ale w sumie chętnie bym sobie jeszcze obejrzała jakieś takie seriale, które oglądałam kiedyś, na przykład Twin Peaks albo 13 powodów też. Ostatnio mi się przypomniał ten serial, też bym sobie go chętnie obejrzała. Albo Stranger Things, chciałabym sobie zrobić taki rewatch, zanim wyjdzie ta nowa, ten nowy sezon kiedyś tam, bo i tak będę to oglądać pewnie mega długo. No, ale dobra, ale to są rzeczy, które chciałabym zrobić, ale są rzeczy, które też bardziej chciałabym zrobić. Chyba się po prostu umyję, ogarnę się, bo kolację już zjadłam w czasie, kiedy mieliśmy ten taki rodzinny czas, w ogóle nic nie nagrywałam, no bo właśnie nie chciałam nagrywać też dzieci, jak płaczą, żeby zachować trochę ich prywatność i emocje tutaj z nami. I rozmasuję sobie ranę jeszcze. Jestem 3, prawie 4 miesiące w sumie po porodzie. Nadal masuję tą ranę po cesarskim cięciu. Nie wiem, kiedy przestanę, ale mam nadzieję, że kiedyś w końcu przestanę, bo strasznie dużo czasu jakby to zajmuje operację i nie razem z odklejaniem tych plastrów. I będę ogarniać z Arkiem w biurze. Mamy tutaj taki chaos w tym pomieszczeniu. Tu jest taka część, gdzie jest suszarka i ona jakby tutaj zostaje. Tu jest taka mini siłownia, tam ze suszarką też jest jakiś karton i takie sprzęty do ćwiczeń. No a tutaj mamy biurko numer 1, które jest biurkiem z mojego gabinetu, który już zamknęłam. I to biurko w sumie jest jakby teoretycznie Arka. Tu jest moje biurko, przy którym pracowałam, nadal pracuję, jakby jest takim moim miejscem pracy. Tu jest taki stół, którego nie potrzebujemy i na tym stole leży pełno jakichś różnych książek, więc jakby te książki pójdą na tą szafkę, na taką półkę na książki, którą Arek złożył. A ten stół będzie do wywalenia, bo on już jest stary i po przejściach. I tutaj ustawimy tą szafkę, tutaj jest stolik, który Arek zrobił, a tu jest stół, który będzie jeszcze do czegoś potrzebny, więc jakby, nie wiem, tego stołu nie będzie i się trochę zwolni przestrzeni. A tutaj w ogóle mam tutaj takie krzesła, na które odkładam rzeczy i jest taki chaos, jak się właśnie zawsze odkłada rzeczy, to jakaś piżama, jakieś sportowe, jakieś dżinsy, ale w sumie to jest przydatne. Jak czasami wstaję przed dziećmi i przed wszystkimi i zapomnę coś zabrać z sypialni, bo tam mamy ubrania, ale oś tam z nami jeszcze śpi, więc wtedy jakby nie muszę się tam cofać i zmniejszam prawdopodobieństwo tego, że on się obudzi i pozabieram rzeczy z tej kubki. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Ja jeszcze wieczorem przed spaniem sobie czytam książkę. Aktualnie czytam taką właśnie Sztuka afirmacji.
uwolniona potęga podświadomości. Bardzo fajna, tak jakby pozwala mi zmienić swój point of view na życie, tak żeby właśnie bardziej skupiać się na takim pozytywnym myśleniu. I staram się ją czytać codziennie. Zaczerpnęłam inspirację z takiego wyzwania 75 Hard Challenge. Jest taki challenge, widziałam gdzieś w internecie. Tam jest między innymi o tym, żeby pić wodę, żeby dbać o dietę, jakieś 2 treningi dziennie i 10 stron non-fiction book every day. I ja właśnie sobie stosuję tą zasadę, żeby czytać te 10 stron. Oczywiście nie wychodzi mi to tak idealnie, bo jak jest weekend czy jakiś taki dzień bardziej luźny, to nie wychodzi mi to, przyznaję szczerze. Ale generalnie staram się dbać teraz o to, żeby właśnie więcej czytać książek i właśnie lubię to robić przed spaniem, tak żeby się na tym skupić i żeby też się wyciszyć po całym dniu, jakby wiecie, w hałasie, przed ekranem czy coś takiego. To dobrze wpływa na moją głowę. No i jest bardzo fajna. Polecam Wam tą książkę jako taki prywatny rozwój osobisty. Bardzo fajna. Ja ją niebawem skończę. A teraz już w ogóle zabieram się do spania. Z Arkiem trochę tam porobiliśmy w tym biurze, ale jeszcze to nie jest to. Na pewno kiedyś dam Wam update, jak tam wygląda. A tymczasem ja idę sobie już do łóżka, do spania, bo za jakieś 2 godziny pewnie Leo się obudzi na mleko, więc i tak nie będzie za dużo tego spania, no ale coś tam będzie. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli lubicie oglądać moje filmy, no to zapraszam serdecznie do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę. Jeśli macie ochotę o coś zapytać, coś mi napisać, to zapraszam do komentarzy i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, pa!